Bóg jest dobry, amen. Mam zawsze takie mieszane uczucia, nie wiem jak to powiedzieć, kiedy tutaj staję, dlatego że z jednej strony, kiedy ta informacja do mnie dochodzi, że mam stanąć przed Kościołem, przed zgromadzeniem świętych i zacząć się czymś dzielić, to jestem o tym przeświadczony i wiem, że to nie chodzi tylko o jakieś informacje, o podanie jakiejś informacji, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o taki duchowy pokarm, kiedy się tutaj zgromadzamy, aby coś odebrać od żywego Boga. Bo wierzę w to gorąco, że kiedy zgromadza się Kościół, to jest czas, kiedy możemy odebrać od Boga ten duchowy pokarm, który nas ma posilić, wzmocnić. Możemy odebrać tą Bożą miłość bezpośrednio od Niego. I to, kiedy się zgromadzamy, to ja wierzę w to, mówiłem to już nie raz, że chcę być tym, który zachęca. Który zachęca was, który zachęca ciebie, który zachęca Kościół do tego, do czego zachęca nasz Boże Słowo. Kiedy go czytam, kiedy rozmyślam nad nim, to zawsze widzę, że jest więcej. Że z Bogiem zawsze jest więcej. I może jesteś na takim etapie stagnacji w swoim życiu, może się zatrzymałeś w swoim rozwoju duchowym, to chcę cię teraz zachęcić. Nie chcę cię potępić, ale chcę cię gorąco zachęcić do tego, abyś się obudził. Duch Święty wierzy, że ma dzisiaj do ciebie przygotowane słowo, świeże, na dziś, abyś się mógł posilić, wzmocnić i oddać Bogu chwałę. Ja dzisiaj też taki dosyć nietypowy sposób, nie wiem, czy to jest efekt mocy krzyża, czy nie, tak jak nasza liderka mogła się dzielić na początku uwielbienia, tak jak mówiła, jest to dla niej nietypowy sposób, tak ja dzisiaj, też dla mnie taki nietypowy sposób, dlatego że nie przygotowałem sobie stricte materiałów, z których będę czytał, w których będę tak zaglądał, ale chcę się bezpośrednio dzielić tym, co Duch Święty mówi do mojego serca. Oczywiście też na podstawie Bożego Słowa odnotowałem sobie te fragmenty, które Duch Święty mi wskazywał, które odbieram, którymi chcę się dzielić, które wiem, że są ewidentnie do mnie, ale tak samo do was, do Kościoła, bo jesteśmy jednym ciałem. I to, na co Duch Święty tak wyraźnie od dłuższego czasu wskazywał mi w Bożym Słowie na taki fragment, wierzę, że to jest na ten czas, w jaki teraz jesteśmy, to jest w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. I to jest przypowieść o 10 pannach. I tak od dłuższego czasu chodziłem z tą przypowieścią i tak Duch Święty mi cały czas nie dawał spokoju z tą przypowieścią. Powiem wam szczerze, byłem aż zmęczony. Wiecie, dlaczego byłem zmęczony? Byłem zmęczony tym, że po prostu znam tą przypowieść, ale nie umiałem sięgnąć tego głębiej. Tego, Duchu Święty, co ty tak naprawdę ode mnie chcesz, bo ja nie mam tej mądrości, nie mam tej wiedzy, tego poznania, a ty cały czas mi powtarzasz o tym. To jest to, na czym mam zwrócić swoją uwagę, na czym mam się skupić, na ten czas. I cały czas nie przychodziło to zrozumienie, to takie głębsze poznanie. Tu nie chodzi o to, żeby odkrywać teraz coś nowego, wykładać pewien fragment na totalnie o 188 stopni, go odwracać i teraz, że tak powiem, odkrywać Amerykę, bo nie o to mi chodzi. Ale chcę sięgnąć tego źródła. Boże, co ty tak naprawdę chcesz do mnie powiedzieć, do mojego życia? Co ty chcesz ode mnie, abym ja zrozumiał na nowo przez twoje słowo? Ewangelia Mateusza jest dosyć ciekawą Ewangelią. Jest fajnie tak napisana przez ewangelistę, oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, który prowadził go, kiedy spisywał te wszystkie wydarzenia, które się działy. I ta końcówka tej Ewangelii, jak na nią moglibyśmy spojrzeć, bardzo dobrze wam znana, to widzimy, że te całe nauczanie, to co, jak Jezus się poruszał przy końcu tej Ewangelii, co mówił, czego nauczał, to przy końcu tej Ewangelii, kiedy zbliżał się do Jerozolimy, kiedy wiedział, że ma być ukrzyżowany, że ma zostać złożony w ofierze, jego nauczanie było bardzo precyzyjne. On wiedział, co chce powiedzieć do swojego ludu. On wiedział, co jest ważne, co jest istotne, co musi być wypowiedziane.
to, z czego my dzisiaj będziemy mogli czerpać naukę. I Jezus mówi tam, zapytany przez uczniów o czasach końca, jak to będzie. Jakbym chodził z Jezusem i wiedział, miał to poznanie, że to jest Bóg. Oni takie mieli objawienie od Ducha, że to jest Syn Boży. Też bym się chciał dowiedzieć, co Syn Boży, ten, który zaplanował, który stworzył ten świat, który powołał to wszystko, jak on zaplanował ten koniec. Dobrze byłoby wiedzieć, dobrze byłoby poznać to, ten Boży plan. I Jezus tam wskazuje na pewne wydarzenia, ale to, na co teraz chciałbym zwrócić uwagę, to są te przypowieści. I kiedy tak się zastanawiałem nad tymi przypowieściami, to też jest ciekawe, dlaczego Jezus nauczał w przypowieściach. Wiemy o tym, bo czytamy to w Bożym Słowie troszeczkę wcześniej, w 13 rozdziale, kiedy Jezus mówi przypowieść o siewcy i uczniowie, którzy nie uchwycili sensu tej przypowieści, pytają się mistrza swojego Jezusa. Czytamy to w 10 wierszu. Wtedy podeszli uczniowie i zapytali go, dlaczego przemawiasz do nich, używając porównań? Jezus wtedy odpowiada, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios. To jest wspaniałe, o czym mówi Jezus Chrystus. On zwraca się do swoich uczniów. Wam dano, czytamy o tym, poznać tajemnicę Królestwa Niebios. To jest wspaniałe, dlatego że dotyczy się też ciebie i mnie. Jest to dar, jest to łaska Boża, że jest ci dane, jest ci to dane, aby poznać tą największą tajemnicę, która się tyczy Jego Królestwa. Odpowiedział, ale i mnie. Dlatego kto ma, ten jeszcze otrzyma i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zostanie odebrane również to, co ma. Mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi, będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie, będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch przytępiony, oczy pozamykane, by nie zobaczyć oczami, nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, ponieważ widzą. Wasze uszy szczęśliwe, ponieważ słyszą. Zapewniam was, wielu proroków oraz ludzi prawych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie. Ale nie zobaczyli. Pragnęło usłyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. To jest wspaniałe, że dane nam jest coś od Boga. Dane nam jest zrozumieć tajemnicę Jego Królestwa. I o tym chcę dzisiaj mówić, o Jego Królestwie. Królestwo Boże. Jak być gotowym? Jakbym miał zatytułować, nie myślałem o tytule w ogóle tej usługi, tego dzielenia się, ale jakbym miał taki temat podać, to jest Królestwo Boże, bo to jest to, o czym chcemy rozmawiać, to jest to, do czego jesteśmy powołani, to jest to, co Jezus powołał, to jest to, co było zawsze w wiecznym planie Jego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. To byli Jego synowie, to było Jego Królestwo. I właśnie w tej przypowieści, w 25 rozdziale, Jezus mówi coś na ten temat. Ale kiedy rozmyślałem o tej przypowieści, zobaczyłem, że zaraz potem Jezus mówi jeszcze jedną przypowieść. I zaraz potem mówi jeszcze jedną przypowieść. Także ten cały 25 rozdział zawiera trzy przypowieści, które tyczą się Jego Królestwa. Można powiedzieć, to są takie trzy ostatnie przypowieści, o których Jezus mówił, chodząc tutaj na ziemi, o których nauczał, o których mówił, o tej tajemnicy swojego królestwa. I dlatego zacząłem to rozumieć, że Duch Święty zaczął dotykać mnie bardzo wyraźnie, aby
zobaczyć jeszcze raz, bo On jest tym, o którym mówił Jezus, On jest tym pocieszycielem i On jest tym, który przypomni. On jest tym, który przypomni Jego słowa, słowa Jezusa Chrystusa, przypomni Jego naukę. I właśnie wierzę, że to jest ten czas, kiedy Duch Święty chce wyraźnie przypomnieć nam te trzy przypowieści. Ja chcę tak pokrótce, abyśmy zajrzeli do tych przypowieści i zobaczyli te prawdy, które Duch Święty chce nam przekazać dzisiaj do Ciebie, do Twojego serca, do mojego, jak być gotowym na Jego Królestwo. I ja nie chcę czytać całych tych przypowieści, ale miejcie otwarty ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza, znacie te przypowieści. Ja lubię, to jest jedna z rzeczy, kiedy lubię stawać przed Kościołem, przed Wami, dlatego że wiem, że znacie bardzo dobrze Boże Słowo. I kiedy się odnoszę do czegoś, to wiem, że wiecie, o czym mówię. Jest to pewna łatwość, pewien bonus, kiedy dzielimy się Słowem, kiedy rozmawiamy z bratem, siostrą, która idzie za Bogiem, która jest prowadzona Jego Duchem i kiedy wierzę, że ta informacja, to Słowo, to przechodzi po prostu z serca do serca. Nie trzeba wtedy tłumaczyć, długich wywodów robić, ale wystarczy dać pewien odnośnik do Bożego Słowa, kiwać się głową, wiecie, o czym mówię. I to jest wspaniałe. Jest troszeczkę inaczej, jak się dzielicie albo dzielę się z kimś, kto w ogóle nie ma pojęcia o Bożym Słowie. Jest to wtedy inne. Ale tutaj jest ten czas, kiedy możemy się dzielić tym, co mamy na sercu, co odbieramy z Bożego Słowa. I kiedy czytałem tę przypowieść o 10 pannach, to na co wyraźnie Duch Święty zwrócił moją uwagę, to jest to, kiedy Królestwo Niebios jest przyrównane do 10 panien. I znamy tą przypowieść. Jedne panny były tymi, które miały ten dzban, tą lampę, a drugie nie dość, że miały tą lampę, to miały jeszcze zapas oliwy. I na to, i to już od dłuższego czasu, tutaj nawet z tego miejsca wiele razy było wspominane to, aby mieć tą oliwę, aby posiadać, aby mieć to, co symbolizuje tą oliwę, to jest namaszczenie, to jest Jego namaszczenie, to jest chodzenie w Jego Duchu. I to jest nic nowego tutaj głoszonego z tego miejsca. Wiele razy to było wypowiadane, przypominane i Duch Święty jest wspaniały, jest kochany, dlatego że On jeszcze bardziej niż Ty pragnie, abyś Ty się znalazł w tym Królestwie. Dlatego wierzę, że dlatego On Ci to przypomina. Bo Ty jesteś i Ty masz być zapieczętowany Jego Duchem. Ty masz chodzić, ja mam chodzić w Jego Duchu. Namaszczenie. Czyli aby być tą mądrą, bądź tym mądrym i zadbaj, zatrosz się o to, aby być pełnym, aby mieć tą oliwę w swoim życiu. Co rozumiem przez to chodzenie w namaszczeniu? To chodzi chodzenie w duchu, to chodzi mieć z Nim całą relację, non-stop, nieprzerwaną. Tak jak Jezus mówi, że jest tą winoroślą i my mamy być z Nim, zespoleni, mamy być podpięci do Niego, tak samo chodzi o tą samą relację z Duchem Świętym. Mamy być w stałej relacji z Nim, chodzić z Nim. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jak czytamy tą przypowieść, to widzimy, że przychodzi taki moment, kiedy wszystkie te panny, mądre i głupie, zasypiają. W innym tłumaczeniu jest, że się zdrzemnęły. To nie jest tak, że totalnie sen je zmorzył i były nieświadome tego, co się dzieje, ale po prostu przez ten czas tak długiego oczekiwania po prostu zdrzemnęły się. Ale rozległ się głos w środku nocy, krzyk, że nadchodzi Pan młody. I wierzę, że tym, który jest tym krzykiem, który budzi swój Kościół do tego, aby się obudził, jest właśnie Duch Święty. To jest On, który przychodzi, to jest ten, który ma przygotować oblubienicę na spotkanie. Tu czytamy o pannach, dlatego że to nie jest jeszcze oblubienica. Jeszcze nie jest poślubiona. Jesteś panną na tej ziemi. Jesteś powołany do tego, aby być oblubienicą, ale przygotowujesz się do tego przez całe swoje życie, aby być zaślubionym, aby być tą oblubienicą. Ale w tej przypowieści widzimy, że to jest ten czas, ten etap przygotowania. Jesteś panną,
Jestem panną, która czeka, która oczekuje. I mam być tą mądrą panną, która chodzi w duchu, która usłyszy ten krzyk, która usłyszy to wołanie i która będzie mogła odpowiedzieć na nie. I czytamy dalej, że panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. I bezmyślne poprosiły przez Ornę: ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przez Ornę na to: nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. I one się udają po to, aby nabyć, aby kupić tą oliwę. Ale moje pytanie, kiedy czytałem tą przypowieść, było takie: czy można tą oliwę sobie kupić tak po prostu? Czy można ją nabyć? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy tymi, którzy mają tą oliwę, są kupcy? Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele. I drzwi zostały zamknięte. Nie można sobie nabyć namaszczenia. Nie można sobie nabyć tej oliwy od jakichś kupców, od innego człowieka. Bo tym, który chrzci Duchem Świętym, tym, który chrzci ogniem, jest sam Jezus Chrystus. Amen? Amen. Dlatego tak ważna jest ta relacja z Nim. To nabycie tej oliwy, to żeby mieć tą oliwę, zapas, żeby ją mieć, żeby ją posiadać, musisz być w bezpośrednim kontakcie z Nim. Przypomniał mi się pewien fragment z Bożego Słowa, z Dziejów Apostolskich, gdzie czytamy o pewnym człowieku, który chciał za pieniądze nabyć ten dar. Pamiętacie, jak się nazywał? Szymon. Jak widzicie odpowiedź Piotra, czy Piotr sprzedał mu? Czy Piotr mógł to zrobić? Czy mógł sprzedać mu namaszczenie Ducha Świętego? Widzę w tej przypowieści panny, które są głupie z tego względu, że są samolubne. Dlatego, że one chcą coś od Boga dla siebie, żeby coś otrzymać, żeby coś dostać, żeby wejść do Królestwa Bożego. Ale w tej przypowieści widzę taką głębię, że tu nie chodzi o to, aby pójść, kupić sobie to namaszczenie, aby wejść i żeby być zbawionym. Ale w tym wszystkim chodzi o to, żeby to, co jest najcenniejsze, to jest ta relacja, to jest ten czas, to jest to przebywanie, to jest to nieustanne namaszczenie, które kropi się na ciebie, które cię przygotowuje, które cię namaszcza, które jest pieczęcią nad tobą, które sprawia, że jesteś gotowym. I ty nie zabiegasz po to, żeby je mieć, żeby być zbawionym. Ale dla ciebie najważniejsze jest to namaszczenie, to jest chodzenie w jedności z Nim, aby być z Nim. Aby być z Nim. Bądź mądrą panną. Bądź tą panną, która zabiega o relację z Nim. Która zabiega o to namaszczenie, aby chodzić w Nim. I dzięki temu nauczaniu, które mogliśmy ostatnio tutaj przechodzić z liderami, dzięki mocy krzyża, gdzie na nowo mogliśmy się nad tym pochylić, jak wielka jest łaska w mocy krzyża, jak wielka jest, jak wielki jest dar. Masz możliwość, żeby to uczynić. Masz dostęp do tego źródła przez krzyż. Możesz przyjść. Ale w żaden inny sposób nie możesz sobie kupić ani zasłużyć i twoje serce nie może być samolubne. Bo te panny chciały wejść po prostu na wesele. Czy chcesz po prostu wejść na wesele? Czy to jest twoim planem, jest twoim celem twojego życia? Znaleźć się na weselu? W swoim weselu, nie kochając pana młodego? Czy byś był radosną panną, oblubienicą, wiedząc, że masz spędzić wieczność z panem młodym, którego nigdy nie kochałeś? Jaka to jest Ewangelia?
Czyli ten pierwszy filar, na jaki Duch Święty chce nam zwrócić uwagę, to jest chodzenie w duchu, chodzenie w namaszczeniu. Chodzenie w jednej relacji z Nim. To, w jaki sposób możemy być jedynie gotowi na Jego Królestwo. Druga przypowieść o talentach jest również bardzo, bardzo ważna i głęboka. I tutaj Jezus, mówiąc tą przypowieść, kiedy ja ją czytam, ja tutaj nie chcę mówić, że to jest taka wykładnia, taki amen, dlatego że z tej przypowieści można zwrócić uwagę na wiele różnych rzeczy. Ja mówię teraz na te rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę, czytając te fragmenty i z czym chcę się z wami podzielić. To jest to, na co wyraźnie Duch Święty zwrócił moją uwagę w tej przypowieści, kiedy ją czytałem, to, że jak czytamy w tej przypowieści, zostały rozdane pewne talenty sługom. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż, przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Bóg im przekazał swoje mienie. Tutaj czytamy człowiek, dlatego że jest to przypowieść. I kiedy rozmyślałem nad tymi talentami, talent jest to pewna wartość, jest to można powiedzieć w złocie. Kiedyś te talenty można było wypłacać też w innych nominałach, w srebrze, w pieniądzu. Ale ja zrozumiałem tą przypowieść do siebie, że Bóg tutaj mówi o tym, że każdemu z nas daje pewien talent, pewną miarę, pewien dział. Jednemu większy, drugiemu mniejszy. I kiedy nad tym się zastanawiałem, tak odniosłem ten talent do złota. A czym jest złoto w Bożym Słowie, w tej duchowej sferze? Czym ono jest? Co ono symbolizuje? Jak pewnie wiecie, jest to wiara. O tym pisze też apostoł Piotr w swoim liście. W pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, 7 wierszu. Wcześniej tam pisze, może troszeczkę wcześniej, od 4, od połowy, czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą przez wiarę, by obdarzyć was zbawieniem, gotowym do objawienia w ostatecznym czasie. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Ja odniosłem ten talent, tą miarę, którą Bóg daje mi jako swojemu słudze, to daje pewną taką zdolność. Zdolność do pomnażania. I On chce, aby to ziarenko, które On wrzuca, które On Tobie daje. I tak jak w tej przypowieści widzimy, jeden ma większy dział, powołany do większej rzeczy, do większego pomnażania, przyniesienia większej części, ale on będzie rozliczony z tego, co Bóg mu dał. Ale czytamy w tym, że każdemu, jednemu dostało się 5 talentów, jednemu 3, a jednemu 1. I tak odnoszę to do swojego życia, że Jezus, odchodząc do Ojca, do swojego Królestwa, każdemu z nas przydzielił pewną miarę, pewien dział, pewien talent, który ma w naszym życiu wzrastać, który ma być pomnożony, który ma oddać Bogu chwałę, bo On przyjdzie po to żniwo, które ma być niepozostawione w takiej samym zarodku, jakie ono zostało dane, ale ma się rozwinąć i przynieść Bożemu Królestwu owoc. Ma przynieść zysk. Amen?
Dlatego Bóg dał tobie wiarę, nie po to, abyś ją zakopał, nie po to, abyś ją zachował tylko sam do siebie i nic nie, z niej nie miał. Nie o to chodzi w Bożym Królestwie, abyś ty zachował sam siebie. Ale Bóg dał ci wiarę do tego, abyś ty ją pomnożył. Jeszcze do tej części wrócimy, ale dalej Bóg mówi o czymś ważnym, co się wiąże. To, co Jezus naucza dalej w trzeciej przypowieści o sądzie nad żywymi. Czyli w tej pierwszej przypowieści Duch Święty przypomina nam, przypomina mi, że mam chodzić w namaszczeniu, dbać o to, zabiegać do tego, aby być gotowym. W tej drugiej przypowieści wskazuje mi na to, abym chodził w wierze, abym ten talent nie zakopał, co dostałem od Boga, bo to jest dar łaski Jego, to jest dar wiary, że mogłem Go poznać, że On mi się objawił. Nie zachowaj tego sam do siebie. A w tej trzeciej przypowieści Jezus bardzo wyraźnie pokazuje, że wiara może być martwa. Ja wiem, że my jako protestanci uchwyciliśmy się mocno od 500 lat. Sola fidia, tak? Sama wiara. I bardzo żeśmy uciekli od tej uczynkowości, na której opierał się inny Kościół, który przez uczynki, tak jakby przez stary zakon, chciał sobie zasłużyć na to Boże Królestwo. Jakub o tym pisze w swoim liście. Drugi rozdział. Ja tak trochę wyrwę, ale wy znacie ten fragment. On jest związany z wiarą. Tutaj naucza Jakub związek wiary z uczynkami. Jak wiele szatan naucza na ten temat w Kościele. Jak wiele podziału. Jak wiele niezrozumienia. Tak prostej sprawy. Tak oczywistej, tak logicznej. Jak można wypaczyć prostą drogę, ścieżkę Bożą do Jego Królestwa. Jak można stworzyć tak wielki podział w Kościele na tylko wiarę i na tylko uczynki, gdzie to powinno iść w jednej nierozerwalnej części z sobą. Zostało to rozerwane w wielu przypadkach. Ja tylko chciałbym przeczytać 22 wiersz, a potem 26. To, co pisze Jakub, wiara wyraźnie współdziała z jego uczynkami. To jest mowa o Abrahamie, o każdym z nas. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. Dwudziesty szósty wiersz. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. I tu wyraźnie odbieram do swojego życia to, że czasem wiedza nadyma, czasem poznanie wydaje się, że mamy wystarczające. Ale to, na co Duch Święty wyraźnie wskazuje, to, abyśmy zaczęli czynić to, w co wierzymy. Abyśmy zaczęli chodzić również w uczynkach. Abyśmy kiedy, tak jak jest w tej przypowieści, o której naucza Jezus, kiedy widzimy kogoś, który jest chory, kto jest głodny, tam Jezus wymienia to bardzo jasny i prosty sposób, a my tylko go pokrzepiamy słowem. Jesteśmy powołani do czegoś więcej. Jesteśmy powołani do tego, aby chodzić w namaszczeniu. Jesteśmy powołani do tego, aby chodzić w wierze, ale ta wiara nie może być martwa. Ona musi być poparta uczynkami, uczynkami wiary.
To jest to, do czego jest powołany Kościół. To jest to, na czym jest zbudowane Boże Królestwo. To jest to, to, o czym nauczał Jezus i to jest to, co Duch Święty nam dzisiaj chce przypomnieć. Mi, naszemu Kościołowi, tutaj Betel w Ustroniu. Na co mamy zwrócić uwagę, aby być gotowymi, aby nie okazać się głupią panną, aby nie być tym takim złym sługą, kiedy przyjdzie On, aby zobaczyć, aby rozliczyć i powie, byłeś zły. Bo ten cały potencjał, ten cały skarb, który Ci przekazałem, zakopałeś, nic z nim nie zrobiłeś. Do mojego królestwa. I tak samo, jak w tej przypowieści o tym sądzie, to już jest nauczanie, można powiedzieć. Król natomiast odpowie, to jest 40 wiersz, zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie, odejdźcie ode mnie. Objawienie Jana. Znamy ten list do Kościoła. List do Laodycei. To jest 3 rozdział. Chciałem tutaj tak od 18. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego. On jest tym źródłem. Nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Bóg jest tym, który mówi to w tym 20 wierszu. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Ja bym tutaj chciał powiedzieć, kto ma uszy, niech słucha, co Duch ogłasza Kościołowi naszemu, co ogłasza Duch dla mnie. Nabądź, nabądź, zaopatrz się w świeżą oliwę. Szczere złoto, w tą wiarę, która jest wypróbowana. Tak, ona musi być wypróbowana. Ona musi być wypalona. Ale ona jest potrzebna do tego, aby wypełniać uczynki, do których zostaliśmy powołani. O tym pisze też Boże Słowo, o tym mówi. Zostaliśmy powołani do tego, do tych dobrych uczynków. Do tego, aby Bożą wolę wypełniać tutaj, na ziemi. Aby Jego Królestwo mogło wzrastać, aby Jego Królestwo mogło się pomnażać. I do tego was zachęcam, do tego chciałbym was zachęcić tym słowem. Dobrze, kochani. Mam nadzieję, że zostało to w dosyć rozumiały sposób przeze mnie przekazane, to co odbierałem przez te przypowieści. Chciałbym, abyśmy teraz na koniec powstali i podziękowali naszemu Panu za tą naukę, którą On nam przypomniał, za te słowa Jezusa Chrystusa o Jego Królestwie. O Duchu Święty, tak, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który przypomina słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak, dziękuję Ci za to, że Ty okazałeś swoją miłość na Golgocie. Okazałeś swój cudowny plan. To, do czego nas powołałeś, Panie, ale Ty nie chcesz, abyśmy byli bezczynni w tym. Ale Ty nas powołałeś do swojego dzieła. Ty nas powołałeś do Twojego Królestwa.
I tak Ci dziękuję za to nauczanie, to końcowe nauczanie, kiedy Ty chodziłeś po tej ziemi, kiedy Ty nauczałeś w przypowieściach. Dziękuję Ci za to, Duchu Święty, że Ty to przypominasz nam, Twojemu Kościołowi, Kościołowi czasów końca, by był gotowy na spotkanie z Tobą, na przyjście Twoje. I tak wyraźnie dziękuję Ci za to, że Ty pokazujesz, że tak ważne jest chodzenie z Tobą, w relacji z Tobą, aby nie być zaskoczonym. Dziękuję Ci za ten talent, który dałeś każdemu z nas, jednemu większy, drugi mniejszy. Dziękuję Ci za to, Panie. O tak proszę Cię, abym mógł przydać chwałę Twojemu Królestwu, abym mógł wypełnić Twoją wolę, abym mógł oddać Tobie chwałę, aby ten talent został pomnażany na chwałę Twojego Królestwa, abyś Ty mógł odebrać to, Panie, z moich rąk, abyś Ty był uwielbiony, wywyższony. Tak proszę Cię, Panie. I tak dziękuję Ci za to, że Ty wskazujesz nam na to, że sama wiedza, samo poznanie, wiara jest niczym, jeżeli nie jest poparta uczynkami. Jeżeli nie idą za tym czyny, gesty miłości, do tego, do czego Ty nas powołałeś, Panie Jezu. Ty chcesz, aby Twój Kościół był żywy. Ty chcesz, aby Twój Kościół się poruszał tam, gdzie jest Twoja wola, aby czynił te rzeczy, do których Ty ich powołałeś, Panie, abyśmy okazywali miłosierdzie, abyśmy okazywali współczucie, abyśmy okazywali miłość. O Panie Jezu, przydaj nam Twojej miłości, przydaj nam wiary, przydaj nam Twojego ducha, abyś Ty był uwielbiony, wywyższony, aby Twoje królestwo się pomnażało. Chwała Tobie, Panie Jezu. Amen.